What are the odds of finding someone like me? Who wants someone like you? And what are the odds of timing? How could it be that you would want me to? To jest stałe towarzyszenie osobom, które borykają się właśnie z nieuleczalną chorobą, które są na granicy życia i śmierci. Hospicjum zawsze było związane ze śmiercią, nie? Że ludzie tam tylko odchodzili. W tej chwili mamy inaczej, my pomagamy przetrwać ten trudny czas. What are the odds of showing someone like you? Core of my gut soul. What are the odds of knowing someone like me? We'll catch you if you ever let go. Dzień dobry. What are we hoping for? Dobry. A gdzie jest uszy? Uszy i ten ogonek? No ten środek. Dziękujemy bardzo. Ta choroba po prostu nas zaskoczyła. No, żadne z nas nie podejrzewało, że akurat zostanie u dziecka taka choroba zdiagnozowana. Milenka Gardzińska ma 1,5 roku. Cierpi na zespół wad genetycznych, m.in. marskość wątroby. Opieka nad córką jest o tyle trudna, że przede wszystkim jest po pierwsze córka na diecie. Jest to dieta beztłuszczowa, więc musimy jej zapewnić wszelkie produkty, które nie zawierają tłuszczu. No i ta dieta też polega na tym, że co 3 godziny regularnie córka musi być karmiona, gdyż przy jej chorobie metabolicznej jedzenie ratuje jej życie. Więc zarówno jest karmiona co 3 godziny w dzień, a co 4 godziny w nocy. Przy jakiejkolwiek infekcji, no póki jest mała i sobie organizm z tym nie za dobrze radzi, no to musi być hospitalizowana. No i do tej pory te hospitalizacje były naprawdę bardzo częste, bo w 2012 roku to byłyśmy w sumie przez cały rok w szpitalu. Nie może tego przeziębienia, choroby przyjść w domu, jak inne dzieci, tylko musi po prostu trafić na oddział chorób metabolicznych tutaj na Unii Lubelskiej. Pomoc hospicjum jest nieoceniona, bo to są wspaniali ludzie. Przyjeżdżają tak do Milenki 2 razy w tygodniu, pani pielęgniarka i raz na 2 tygodnie lekarz. Więc mam taki komfort, że jeżeli Milena, nie wiem, kaszle, boli ją gardło, gorączkuje, zanim udam się do szpitala, to zawsze przyjedzie z hospicjum lekarz, przebada Milenę, pani pielęgniarka pobierze krew, zrobi wyniki i dopiero wtedy, kiedy mamy pewność, że wyniki są złe, to jadę dopiero do szpitala. Tak to musiałabym jechać od razu z dzieckiem do szpitala, a tak to jak widzimy, że wyniki jeszcze są w normie, to mogę być z dzieckiem w domu. Artur Bujas ma 12 lat. Jeszcze 1,5 roku temu był zapalonym piłkarzem i większość czasu spędzał na boisku. Dzisiaj gości prowadzę. Artur miał zapalenie mięśnia sercowego. Doszło do powikłań. Po operacji i usunięciu tętniaka w mózgu chłopiec nie mówi i nie chodzi. To jest właśnie medal mojego syna, który zdobył w piłce nożnej w mini mistrzostwach w 2012 roku. Zajął wtedy 3. miejsce i tutaj mam też dyplom za zajęcie 3. miejsca w międzynarodowym turnieju piłki nożnej chłopców mini Euro 2012. Przede wszystkim jestem bardzo dumna, tak, że mój syn zdobył ten medal, bo to jest dla niego bardzo ważne i dla mnie też bardzo ważne, ponieważ wiem, jak bardzo kocha piłkę nożną i chciałby na pewno jeszcze nie jeden taki medal zdobyć, dyplom. Jestem w stanie dla niego zrobić wszystko, robię wszystko i zrobię wszystko, żeby wyzdrowiał. Jestem bardzo zadowolona tutaj w ogóle z pomocy hospicjum. Są to naprawdę bardzo przemili ludzie i o dobrych sercach. Naprawdę bardzo dużo nam pomagają i
No jest po prostu super, ponieważ jesteśmy też teraz w bardzo ciężkiej sytuacji. Mąż jest bez pracy już od połowy listopada. Także tutaj naprawdę ta pomoc jest nam no naprawdę bardzo, bardzo potrzebna i bardzo wiele nam daje. Dzień dobry. No dzień dobry. Proszę wejść. No dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w tym miłym domu. Dzień dobry. Weronika Nieczyporuk miała 1,5 roku, gdy wykryto u niej nowotwór. Najpierw usunięto jej jedno oko, potem drugie. Rodzina jest w bardzo trudnej sytuacji. Mama sama wychowuje 5 dzieci. Mogę panie pokrzę maska? Co? Daj palec. Czekaj, zaraz będziesz mierzyła wszystko, tak? Mogę podtrzymać? Musisz podtrzymać, tak? Nie, to panie pokrzę, a ja pokrzymam ten aparat. Dobrze, ale wiesz co, ja pierw ci zmierzę, a później ty będziesz trzymała, tak? Tak. Zbyszkowi zmierzysz, tak? Tak. A pokaż mi jeszcze język. No śliczny, bardzo ładny. Gardziołko cię nie boli? Pokaż. Do góry głowa. No pokaż. Pokaż. Nie, nie boli. Nie boli. Nie boli. No to nie. Mateusz Drozdek. Miał 4 lata, gdy wykryto u niego dystrofię mięśniową. Nie chodzi do szkoły. W nocy oddycha za pomocą respiratora. Największym przyjacielem i oparciem chłopca jest jego tata, który sam go wychowuje. Największą pasją obu jest rysowanie. Chwile dobre i złe przeżywamy razem. I tu niczego się nawzajem nie wstydzimy. Są chwile śmiechu i radości, i wzruszenia, i płaczu, lekkiego załamania, bo bardziej nie można, po co? To się nie ucieka, z tym trzeba żyć i czerpać radość z rzeczy, które lubi się robić. Poprzez wsparcie rodziny i instytucji różnego rodzaju mamy możliwość lepszego funkcjonowania, bardziej komfortowego. Korzystamy z pomocy psychologicznej. Z tego nie wyobrażam sobie prawidłowego funkcjonowania. Zachodniopomorskie hospicjum dla dzieci ma pod swoją opieką 40 podopiecznych. Najmłodsze dziecko ma 4 miesiące, najstarsze 17 lat. My się zżywamy z tymi rodzinami, z dzieciakami. Te dzieci, mówię, lgną do nas. Kochamy tak jak swoje.